Bo totalnie nie potrzebuję na nim speli. A tego respeka mogę zrobić. Gdzie jest ten zombiak? Tu jest pies. Tu jest. Nie, to jest ten. Gdzie on się podział? Gdzie jest ten zombiak? Słuchajcie, nie widzę tego zombiaka, lol. Tu jeszcze na górę może. A, tu we mnie jest, tu jest, dobra. Marnieja, sorry. Marni. Popa imię. Thy name has been recorded. I shall be here in thy camp for whenever thou hast need of my services. As thou des- Sorry. Złodziej. Złodzieje używają swoich zdolności składania się i kradzieży do zdobywania czego tylko zapragną, czy to w oknie na trzecim piętrze, czy w zakamarkach do zapomnianych ruin. Szybkie dłonie. Skryż jeszcze jedną akcję dodatkową. Wraca na wysokości. A skrytobójca? Preferujesz mierzenie specjalnej kary jednemu przeciwnikowi, naraz bynajmniej nie w pojedynku, albowiem pojedynek wymaga pewnej dozy rycerskości. Ciebie zaś za to zajmuje wykonanie zadania, żeby zawracać sobie głowę honorem. Skrytobójstwo zasadzka. Każdy zakończony powodzeniem test ataku przeciwko zaskoczonej istocie z trafieniem krytycznym. Gotowość skrytobójcy. Twoja postać jest szybka i zwinna jak kocur dachowiec. Przyjmujący miejskie zaułki w ciemną deszczową noc. Na początku walki natychmiast uzyskujesz akcję podstawową i akcję dodatkową. Inicjatywa. A można złodzieja go zrobić? Nie, chyba skrytobójcę, żeby był bardziej przydatny do walki, tak mi się wydaje. Zróbmy. Skrytobójcę. Następny atut. Ja miałem dominanie go mistycznego strzelca, ale chyba sobie odpuścimy. Znawca rytuł napastnik, wytrzymało. Muzykant, średnio opancerzony. Ruchliwy. Twoja szybkość ruchu zwiększa się na ten trudny teren, nie spowalnia cię podczas sprintu. Ponadto jeśli postać poruszy się po wykonaniu ataku wręcz, nie sprowokuje ataku okazyjnego. Zabójca magów. Szczęścia. Otrzymujesz 3 punkty szczęścia, których możesz użyć, żeby w testach cechy lub rzutach obronnych. Jeśli twoja postać zostanie zaatakowana, gdy jest uzbrojona w broń finezyjną, w której masz biegłość, możesz użyć reakcji, aby dodać swoją premię z biegłości do klasy pancerza, zwiększając szansę atak na chybi. Plus 5 do inicjatywy, nie można cię zaskoczyć. O!
Ha, mogę wybrać jeszcze 3. Okej. Może sztukę przetrwania? Brutalne pasje. Kiedy gotujesz tak broń, rzucasz kością obrażeń 2 razy i używasz wyższego wyniku. O! To by się przydało. Tak, gram cały czas z Warzone'a, tylko jak mam Baldura, to gram Baldura. To weźmiemy brutalnego napastnika. Niesamowity unik teraz będę miał. No dobry wieczór, Kycha. O, już 20 się zrobiło, ale ten czas leci z tą gierką, strasznie. Umiejętności, oszustwo, perswazja. Może być. Aha, że 2. Chyba nie chcę perswazji. Percepcję chcę. A, dobry wybór. A! A, nie, jest to, no, Baldur's Gate 3, no, opowiadać, no, poglądaj chwilę, zobaczysz, to... Nie, jakby streamuję to od 35 godzin, więc naprawdę długo by opowiadać, o czym jest Baldur's Gate, no nie? Dobra, zmieniliśmy go na, proszę ja was, łotrzyka. Już nie jest magiem, już jest zabijaką. Zobaczymy, co to zmieni. Poczekaj. Dlaczego, o właśnie, gdzie są te zapasy? Poczekajcie, bo te zapasy zaczynają mnie... Czemu ja zużywam całość? U Gale'a to jest, tak? Ślepy jestem. Czterdzieści zapasy obozowe. Dlaczego? Czekajcie, bo... Nie chcę tego. Tu nic nie ma w ogóle. Czemu mi się zużyć? On chce mi zużyć, kurna. To trzeba podzielić. Okej, dobra. Trzeba podzielić. Czemu nie podzieliło? A, po 1. O jest jaka... A dlaczego jeden zniknął w ogóle?
Dobra, mamy to. Dobra, i trzeba je dzielić generalnie. Morduszko, wiesz, ale ja gram dla siebie, wiesz? Ja przede wszystkim gram dla siebie, a dodatkowo sobie streamuję, więc ja naprawdę... A że na TikToku się Baldur's Gate nie sprzedaje? Zrozumiała sprawa generalnie. Mały ekran. Ludzie lubią proste gierki typu Fortnite, jakieś pierdolety oglądać. Często tak jest, tak więc nie przejmuję się. Ja gram, jak i tak bym grał, to wiesz, ja streama lubię, ktoś lubi ze mną posiedzieć, to sobie siedzi. Ja nie mam problemu z tym, że jest 5. Jak będzie, na niektórych grach jest więcej, na niektórych mniej. Bardzo mi się podoba Baldur's Gate, komuś się nie podoba, jego sprawa, stary. Nie będę się, kurde, co ja mam się. Ja swoje robię swoje, gram dla siebie. Ktoś ma ochotę ze mną przy okazji posiedzieć, nie ma problemu. Dla mnie nie jest ważne, dla mnie jest jakość widza ważna, a nie że ja tam będę miał 200 osób oglądających, nie wiem, Fortnite'a czy jakąś inną pierdologię. Tak więc... kto ma ochotę, to ten siedzi, kto nie ma ochoty, trudno. Ja nie będę płakał, nie wiem, nie zarabiam tym na chleb, tak więc... Mi tam rybka na ten moment. Najbardziej lubię ludzi, którzy chodzą: ej stary, idź pograj to, będziesz miał 300 osób, ten. No i co z tego, że będę miał 300 13-latków na streamie, po co mi to? Albo jeszcze to ja szymoj. Nie, bez kitu, nie urażając młodych ludzi, tylko że po prostu mnie to męczyło na przykład, no nie? Dlaczego nie grasz Fortnite już, przecież to ten, miałeś tyle osób. Ale by to było dla mnie męczące, nie miałem fanu z tego, ja mam mieć, jeżeli coś robię, to ja mam mieć fan z tego. Również, a nie, że się męczyć i milion rzeczy odpowiadać, typu zagra ze mną. Wolę sobie posiedzieć, nawet z dwiema osobami mogę siedzieć i sobie nagrywać i sobie robić streama. Dla siana? Adrian, wiesz ile osób zarabia pieniądze poważne? W Polsce? W Polsce to jest w ogóle jeszcze... Tak leżący temat streaming, to na dłuższą rozmowę, może nie teraz, ale może na jakąś bardziej ten, bo to na YouTube'a jeszcze idzie, to nie chciałbym tutaj zanudzać YouTube'owiczów. Ale to nie jest takie hop-siup. Jak nie mam cycków, nie pokazuję cycków i tyłka, to nie jest takie hop-siup. To żeby się przebić coś, żeby w ogóle z tego żyć, to nie jest to, wiesz, to możesz się nigdy nie przebić, to nie? W Polsce jeszcze tej już na zagranicznych, to już jest dużo łatwiej, wiesz? Znaczy dużo łatwiej, bo jest ta kultura wspierania streamerów, wiesz? Mówię bardziej o zachodzie, nawet nie mówię o, nie wiem, jest kultura jakby, no w Stanach to już w ogóle, no nie? To tym jest jakby, jest, wiesz, a ludzie przychodzą w Polsce, to jest, wiesz, większość przychodzi ci oglądać za darmo, no bo to ci będzie płacił, ty jeszcze będziesz zarabiać na tym, to jak tak możesz, no nie? No mogę dupę zacząć pokazywać, jak chcecie, słuchajcie. Nie, właśnie widzicie, no. Robię to długo, moja kobieta na mnie się denerwuje, że może za długo. A ja to i powiem wam tak, jak nawet jakbym nie streamował, to i tak bym w to grał. Może nie tyle, ale bym siedział i grał. Więc ja wolę sobie siedzieć, postreamować przy okazji. A że też się wiele rzeczy nauczyłem. Wiele rzeczy się szerzyło na tych streamach. To wiecie, to ja... Ja robię to dla przyjemności, nie mam dzieciaka jeszcze, no nie muszę się nim zajmować, tak? No mogę sobie porobić takie rzeczy, tak? Lubię grać i nie przestałbym grać, jakbym przestał streamować nawet, tak? I tak bym grał. A Ed Baldura i też ten, wszystkie te gry, które gram. I właśnie, ale przestałem grać ktoś na siłę. Diablo rzuciłem, bo po prostu mnie zaczęło nudzić cholernie. Fortnite'a rzuciłem, bo mnie zaczął nudzić po prostu, bo po prostu w kółko to samo, bo ten. Wolę, komuś będzie się nie podobać, trudno będzie, dwie osoby będę miał na streamie, ale będę sobie grał w to, co ja mam ochotę grać, no nie? No, moja kobieta właśnie się nie zgadza na pokazywanie dupki. Nie, Marta nie streamuje Simsów. Mieliśmy plan, żeby zaczęła coś streamować, ale Diablo też jej nie podeszło. No, tak więc wiecie, no, robię to dla przyjemności. Może kiedyś z tego pieniądz będzie, może nie.
fajnie by było, jakby mógł się utrzymywać ze streamowania, ale w Polsce to daleka droga jest, niestety. To jest niestety, to wiecie, to kurczę, ja mam, poza tym ja nie mam 20 lat, ja mam swoje zobowiązania, kredyty i tak dalej. Ja nie mogę rzucić roboty z dnia na dzień, bo muszę płacić, mam zobowiązania, no. Jak nie mam tych zobowiązań, to już bym rzucił, a etat i bym więcej streamował. Ale tak, to nie mogę. Trudno. A w Polsce tylko, o właśnie, tylko Pato Stream, to się sprzedaje, jakieś kurwa gównoburze typu Fame MMA, takie pierdolety dla, wiecie, dla mnie to jest poniżające, jak miał coś takiego robić, wiecie, jakieś, to jest dla mnie, no nie wiem, poniżej jakiegoś tego, no ja nie, ani tego nie oglądam, ani się tym nie jaram, mam to w pompie po prostu, kurwa, takie tego typu rzeczy całe życie, tak więc nie, dla mnie to jest, wiecie, to, nie wiem, nie oceniam, nie chcę mi się tego, nawet nie chcę mi się o tym gadać, znaczy nie chcę, nie przeglądam tego w ogóle nawet tego, dla mnie to strata czasu i w ogóle wszystkiego, no nie? No, tak. Ludzie oglądają, żeby się dopracować, też jestem tego zdania. I absolutnie, to co jej kupiłeś do zabawy, że ona cię daje ci tyle grać? Ludzie oglądają, żeby się dowartościować. Też tak. Ludzie się dowartościowują oglądając. No mówię, u nas nie ma tej kultury, słuchajcie, jeszcze takiej kultury, takiego... wiecie, to nie... To jest jeszcze budowane, na razie to jest... Na razie to jeszcze jest moim zdaniem ta kultura, jak to można zarabiać na graniu w gry, to nadal w świadomości większości jest mało obecne. To nie jest jeszcze jakiś, że normalna praca, no nie, na tej zasadzie. No ale słuchajcie, no robię swoje, podoba się, nie podoba. Nikogo na siłę nie trzymam. Będą inne gry, będę miał więcej ludzi, będą inne tytuły. Nie będą, no nie wiem, no myślę, że będą, no będą. Przychodzą ludzie, raczej zostają. Czasami frekwencji mam niską, czasami wyższą, no. Trudno, nie będę płakał, no. Mówię, nie żyję z tego, no. Mądre słowa, dziękuję, Kra. A to będę musiał wyciąć z odcinka na YouTube, bo nie będę się tak rozgadywał, to grajmy w grę. Idziemy, słuchajcie, mamy Rogala, który już nie jest czarodziejo Rogalem, tylko jest już zabijaką. Ja to przeoczyłem, że on miał tą klasę chyba, że wziąłem. Następny Starfield, nie, jeszcze przed Starfieldem Adrian, Armored Core. Czyli gra twórców Elden Ringa i to będzie 25 sierpnia. Starfield wychodzi, można i pierwszego zacząć, ale ja chcę tego Armored Core'a i pewnie będzie mieszany, będą dwie gry, bo teraz po prostu nie ma w co grać, teraz Baldur jest też dosyć dużą grą, dlatego ja chcę go skończyć, ale dwie gry będą, będzie Starfield i będzie Armored Core, myślę, że będę je trochę mieszać. Na początku Armored Core wychodzi trochę wcześniej, ale potem jak będą dwie naraz, to troszkę będziemy, no oczywiście z jakimś, zobaczymy jak co będzie wchodzić, no nie? Dobra, co my tu mamy? I naprawdę zachęcam, kto oglądacie chłopaki na TikToku, wpadajcie na Twitchu. Na Twitchu macie cały ekran, to tak serio mówię, bo to dużo lepiej się ogląda. Jakość na Twitchu jest lepsza, no nie? Więc zapraszam na Twitcha, bo ten TikTok to jest taki... Z TikToka się już kompletnie... Znaczy zarabia się na innych streamach trochę, ale w sensie... To jest bardziej po to, żeby was zachęcić, żebyście na Twitcha wpadli, bo na Twitchu jest lepiej, no naprawdę. Tutaj... Macie lepszą jakość, cały ekran, a nie kurna wycinek, no nie? No i Krycha każdego miło przywita browarem. Więc zapraszam. This place is for a warm bed and full stomach. Look no further. Welcome to the Last Light Inn. Oberża ostatnie światło. Tutaj? Idziemy. Czyżby tu nie było... O, nie ma żadnych cieni. Ciekawe, idziemy. Hold. Who are you? And what are you doing here?
Mogę ci zadać to samo pytanie. To ja uwolniłem Asimarkę, która wycięła ścieżkę światła przez klątwę cienia. O, ciekawe, jestem Rokar z Stormskrain, nie zamierzam zrobić ci krzywdy. O, no ale jest pierwsza opcja, a propos tego dużego questa, co zrobiliśmy, żeby to napowiem, że ją uwolniłem. This might all be over soon. But Ketherick won't go down easily. Rest here if you need. O! Then finish this. Co to się zrobiło? Wróciła się, pani przejechała przez słup. Dlaczego? No dobra, słuchajcie, jesteśmy w jakiejś miejscówce. Oberże ostatnie światło. I widzicie, i to jest tak, że możecie iść głównym wątkiem, bo normalnie mam questa tutaj, jak dam atak na ten, ale uznałem, że przecież trzeba zwiedzać wszystko. I co robimy? Zwiedzamy i tutaj byśmy mogli nie trafić w ogóle, słuchajcie, generalnie do tego miejscówki, no nie? Po prostu mógłbyś iść głównym wątkiem, czy tam jakimś ten, i to jest zajebiste w tej grach, dlatego to jest zajebista gra. Podziwiam naprawdę twórców, że robią takie gry. Same cow I saw at the Druid's Grove, is it? Możesz sobie pogadać z krową. Ale czekajcie, opiekę nad zwierzętami to ma moją. Wyciągnij rękę do wołu, warki na obleśną bestię. Warki na obleśną bestię. Ale poczekajcie, bo mój. O. Siema, Adrian. No widzisz co? I od razu lepiej. On ma opiekę, ja jestem opiekunem zwierząt, tak więc mam plus 1, plus 3, no nie? Przyjrzyj się wołowi z zaciekawieniem, widzisz coś w jego oczach. Do tej premię, ułatwienie. O kurde no. Ludzie kochani. Wyciągnij rękę do wołu. Czekajcie, mogę jeszcze raz zrobić? Kurna, nie mogę. A mogę inną postacią? O, dobra, udało się. Wciągnij rękę, by pogłaskać. No i to tyle, tak? Aha, okej. Okay. To jest wół? A to jest dziwny wół. Aha, okej. Okay. Wół, dziwny wół i wół. Idziemy dalej. Aha, tu jest taka ten, dobra, bariera po prostu. Dobra, wchodzimy do środka. Może jakiegoś questa mi dadzą. Chociaż wykonałem chyba tego głównego, którego mogliby mi dać. Mikstura niewidzialności. Dziwne, że wszystko mogę zbierać bez większego. Czy znaczy, że mnie lubią? O większej miksturze uzdrawiającej będę mógł ją tworzyć teraz, albo już mogłem tworzyć. A to ci harfiarze to są, to jest ten. Okej, okay, oni pewnie by mi zlecili, żeby uwolnić tą tom. No i dzięki Adrian za obserwację na Twitchu. Ja jeszcze tak sobie absolutnie sobie nie wyobrażam na TikToku, wiesz, na TikToku oglądania Starfielda, bo ja Starfielda to zrobimy kosmos.
Dlaczego on mi tak ucieka? Poczekaj na mnie. Dlaczego nie chcesz ze mną pogadać? Nie mogę z nim pogadać? Coś tu jest do pogadania w ogóle? Mam dziwne wrażenie, że skoro skończyłem tamtego questa, to już nie mam tutaj co robić? A to było dziwne, że nie mogę z... Jego wysokość. O, nie spodobałem mu się. Skrytka oberżysty. Otworzymy. Nie, może na tyle ktoś jeszcze jest. No dobra, ale tu po prostu nikogo nie ma, słuchajcie, to jest dziwne jest, że nie ma nic z kim pogadać. To jest ta Izabel. I tyle. No dobra. To idźmy stąd. A, i najlepsze z tych karfiarzy przecież się zabijałem, no nie? Bo na początku byłem... udawałem tego złego, no nie? Powiem, że zbieram te roślinki, bo tam niektóre mikstury, te dla przykład rozmowy ze zwierzętami, mikstury są przydatne. Aha, oni tutaj pułapki sobie poustawiali, dobra, nie będziemy przez nie przechodzić. Otwarta mogiła. Ktoś już w niej grzebał. Tu jest zamknięty, już dobra. No to idziemy. A, możemy się teleptać, będzie szybciej. Tak sobie mówię, a wezmę tego kurka dotknę, no nie? A co tu się dzieje, kurde? Jeden, jeden, jeden klątwa, wszystkie po jeden życia. Ale one są nieumarłe. To wam pokażę, jak się to robi. A czemu ja nie mogę? A, bo jest zaskoczona jest. Aha, okej, okay, rozumiem. Ale na jednym ciosem ich odepchnie. Powinna. To kruczyska. Za 8. Dobra, niech one przylecą bliżej. Tak to się robi. Jeszcze jeden przeżył.
A to ham. Ale Gail trochę dostał. Dobra, styknie mu tego życia. O Jezu, teraz zbieraj to wszystko. Nie, oni pusty są. Pomocy! Kruk miał wiadomość pomocy. List pisany na wyrwanym kawałku papieru, zaschnięta krew i wiek sprawiły, że miejscami jest niemal nieczytelny. Pomocy! Do Raidwin wdarła się ciemność, odcinając nas od świata. Wysłaliśmy posłańców po pomoc, ale nikomu nie udało się zrobić więcej niż kilku kroków, zanim dalszy ciąg jest zachlapany kryplami krwi. Ten list to nasza ostatnia nadzieja. Prześlijcie pomoc, cokolwiek, skądkolwiek. Błagamy, jeśli będzie trzeba, zgardzę panią utraty i ucałuję stópy księżycowej panny. Nie pozwólcie pośrodności nas pochłonąć. Czyli ludzie byli spanikowani w tym miejscówce. Coś tu jest? Skrzynia podróżna, gdzie ona jest? Poza zasięgiem? Na dachu jakimś pewnie. Na dachu jest. Dobra. Nie, zadasz sobie obrażenia? Nie. Ja mi się nie chce tego wszystkiego zbierać. Chodźmy dalej. Tu w lewo coś jest. Tu coś jest, tu coś jest, kurna. Dzik. Leżący. Zrobię save'a. Bo zobaczcie, jaka ta mapa jest, po prostu ogromna jest, no nie? O, jest! Jeszcze kawał mapy jest. A, ale tu jest pierwsze przejście. Jeszcze wtedy nie wiedziałem, jak się dostać. Aha, okej, dobra, tu jest to pierwsze przejście. O, trufla żołądziowa. Potrzebna mi jest do jednej mikstury. Dziennik martwego druida. No, bo tutaj rozumiem, po tym nie mogę chodzić. Okej, okay, to nawet się cieszę. Tu było to przejście. Brakuje mi takiego troszeczkę szybszego biegania i troszkę mogliby szybciej biegać. Dobra, ale idzie.
Tu nic nie ma. Tu ktoś jest.